Dziś witamy wyjątkowo w plenerze, bo zapraszamy na wycieczkę. Będzie to spacer po Sorocku, śladami wybudowany tutaj przed 200 laty napoleońskiej twierdzy. Bo mówiąc o twierdzy, mamy na myśli nie pojedynczy obiekt, a ufortyfikowane miasto. Dokładnie tak. Znajdujemy się na Sorockim Rynku, czyli właściwie w środku twierdzy. To ja zapraszam Państwa na wycieczkę. A ja opowiem o historii Sorockiej twierdzy. Budowa twierdzy w Sorocku związana jest oczywiście z postacią Napoleona Bonaparte, ale od początku. Jest rok 1806. Francuzi pokonują wojska pruskie w bitwach pod Jeną i Auerstedt. Następnie zajmują Berlin i prawie całe terytorium Prus po Warszawę. Dla przypomnienia, na początku XIX wieku państwo polskie nie istniało na mapach świata. W wyniku trzech rozbiorów, ostatniego w roku 1795, zostało podzielone między trzech zaborców – Rosję, Austrię i Prusy. 27 listopada 1806 roku oddziały marszałka Joachima Murata wchodzą do Warszawy, entuzjastycznie witane przez tłumy, bo w sercach Polaków odżywa nadzieja na odzyskanie niepodległości, częściowo i na chwilę spełniona. Powstaje bowiem Księstwo Warszawskie, oficjalnie dopiero w lipcu 1807 roku, na mocy traktatu w Tylży zawartego z Prusami i Rosją. Napoleonowi pozostaje więc pokonanie Imperium Aleksandra I. Zbliżająca się wojna wymaga odpowiedniego przygotowania, m.in. budowę fortyfikacji. Napoleon zaplanował strategiczny trójkąt w oparciu o twierdze Modlin, Warszawska Praga i Serock. Kluczową rolę miał odegrać Modlin, gdzie jeszcze zimą 1806 roku rozpoczęto budowę pięciobastionowej twierdzy z przedmościami w Kazuniu i Nowym Dworze. Autorem projektu był generał François de Chasseloup-Lubat, szef inżynierii Wielkiej Armii. 8 stycznia 1807 roku cesarz wydaje w Warszawie dekret nakazujący prace fortyfikacyjne na Pradze, w Modlinie i Toruniu oraz w Serocku, gdzie zaplanowano budowę trójbastionowego obwodu, którego zadaniem miała być osłona przeprawy na Narwi oraz połączenia Narwi z Bugiem. Czas na realizację przedsięwzięcia był bardzo krótki, do wiosny 1807 roku. Ostatecznie pierwotny projekt twierdzy zmieniono, zwiększając liczbę bastionów do 5, ale do lipca 1807 roku wykonano jedynie nasypy, zarys przyszłej twierdzy. Jestem na skrzyżowaniu ulicy Rytmańskiej i Zdrojowej. Wycieczkę rozpoczynamy od obejścia pierwszego obwodu twierdzy z lat 1806-1808. Twierdza miała powierzchnię 57 hektarów i wymiary 950 na 600 metrów. Linia wałów biegła po południowej stronie ulicy Zdrojowej, w kierunku ulicy Wolskiego. Nieco z tyłu, za linią wałów, przy skrzyżowaniu ulicy Brukowej i Rytmańskiej, prawdopodobnie znajdowała się działobitnia, czyli miejsce przewidziane dla artylerii. Za moimi plecami znajdują się pozostałości bastionu północnego. Bastion był elementem fortyfikacji umieszczanym w narożnikach jej obwałowania. Dalej, w kierunku ulicy Wolskiego, ciągnęła się kurtyna, czyli wał ziemny. A jeszcze dalej był kolejny bastion. Jest lato 1807 roku. Przerwane zostają prace przy budowie Sorockiej twierdzy. Francja pokonuje Rosję, zawarty zostaje pokój w Tylży i wojska francuskie wycofują się z terenów Księstwa Warszawskiego. Od tej chwili kontynuacja budowy fortyfikacji zależy już tylko od strony polskiej. Po wschodniej stronie szkoły podstawowej zachował się zarys kwadratowego rawelinu wysuniętego przed wał czołowy. Dziś znajduje się tam parking. Właśnie tutaj, na wysokości łącznika, między szkołą a budynkiem przedszkola, ciągnęła się kolejna kurtyna. Wiodła ona w kierunku zachodnim, do bastionu zachodniego. Czoło
bastionu zachodniego, pierwszego obwodu twierdzy, mieściło się mniej więcej tutaj, na ulicy Władysława Łokietka. Lewy bark bastionu wiódł wzdłuż ulicy Łokietka aż w kierunku parkingu na tyłach sklepu AGD. Mniej więcej z tego parkingu zaczynała się krótka kurtyna, która ciągnęła się wzdłuż dzisiejszej ulicy Pułtuskiej, nieco za skrzyżowanie z Nasielską. Od parkingu przy blokach na Pułtuskiej aż do Zaokopowej ciągnął się prawy bark i czoło następnego bastionu. Bark lewy sięgał od Zaokopowej do skrzyżowania Pułtuskiej z Radzymińską. Od skrzyżowania ulicy Pułtuskiej i Radzymińskiej do skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Zakroczyńskiej ciągnęła się krótka kurtyna, a potem rozpoczynał się kolejny trójkątny bastion skierowany czołem w kierunku południowo-zachodnim. Od bastionu kurtyna szła mniej więcej wzdłuż ulicy Kędzierskich, na której się znajduje. Dalej zaczynał się ostatni bastion pierwszego obwodu twierdzy. Od ostatniego bastionu obwód twierdzy ciągnął się wzdłuż Skarpy aż do ulicy Rytmańskiej. Na wzgórzu Grodowym prawdopodobnie była działobitnia, mająca osłaniać most znajdujący się naprzeciwko, może lekko w stronę południową. Warto dodać, że Bóg nie wpadał do Narwi w tym miejscu. Jego ujście było bardziej na północ. Po drugiej stronie mostu znajdowało się umocnione przedmoście oraz trzy wysunięte dzieła zewnętrzne. Dwa po południowej stronie Bugu, jedno po stronie północnej. W 1808 roku zagrożenie dla księstwa warszawskiego stanowi Austria. Wkrótce wznowiona zostaje budowa twierdz w Modlinie i w Serocku. Serocka twierdza staje się bazą wypadową polskich oddziałów podczas rozpoczętej w 1809 roku wojny z Austrią. Wojska księstwa warszawskiego zwyciężają. Wkrótce pojawia się jednak kolejne zagrożenie. Sojusz francusko-rosyjski Styrży okazuje się nietrwały. Zbliża się kolejna wojna. Francuzi ponownie zwracają uwagę na mazowieckie twierdze. Kluczowy stał się Modlin, a Serock i Praga miały pełnić tylko zadanie pomocnicze. Podążymy teraz śladem obwodu twierdzy z drugiego etapu budowy, z lat 1809-1811. Obwód ten w dużej części pokrywał się z obwodem pierwszej fazy budowy twierdzy. Twierdza została jednak powiększona, głównie w kierunku północnym i zachodnim. Jej powierzchnia wzrosła do 78 hektarów, a nowe wymiary to 1240 na 750 metrów. Znajdujemy się teraz na ulicy Zaokopowej. Nazwa tej ulicy nie jest przypadkowa. Po jej wschodniej stronie i fragmencie wschodniej strony ulicy Polnej ciągnęła się kurtyna do bastionu zachodniego. Jestem na stadionie miejskim. Trybuny, na których siedzę, zostały wkomponowane w pozostałości czoła Rawelinu Zachodniego. Po mojej prawej stronie fragmenty lewego barku Rawelinu Zachodniego, a nieco bardziej z tyłu, w kierunku ulicy Polnej, relikty kurtyny i fosy. W 1812 roku rozpoczyna się wojna z Rosją, zakończona klęską Francji. Resztki Wielkiej Armii Napoleona wracają zimą przez Mazowsze. W Serocku jest szpital dla chorych i rannych. Miasto i fortyfikacje 10 grudnia 1812 roku na chwilę odwiedza sam cesarz. Po upadku cesarza Bonapartego w 1815 roku twierdza serocka traciła znaczenie militarne. Dopiero w czasie powstania listopadowego na chwilę je odzyskuje. 14 maja 1831 roku na obszarze między Zegrzem a Serockiem zbiera się ponad 40 tysięcy polskich żołnierzy, którzy wyruszają pod Ostrołękę, gdzie 26 maja 1831 roku rozgrywa się wielka bitwa z Rosjanami. Kontynuujemy wycieczkę północnym fragmentem twierdzy, który pochodzi z drugiego etapu budowy. Jestem na kurtynie, bardzo blisko
lewego barku bastionu północnego. Wały ziemne były palisadowane drewnem. Niedaleko ulicy Radmańskiej znajdował się rawelin zabezpieczający drogę biegnącą wzdłuż Narwi. Jestem na ulicy Radmańskiej, przy dawnej fosie twierdzy oraz przy dawnym wjeździe do twierdzy, ale o tym później. Obwałowanie dochodziło tutaj do Narwi, która była kiedyś bardziej oddalona od brzegu. Obrys drugiego etapu budowy prowadził stąd wzdłuż rzeki aż do ulicy Rybaki, gdzie łączył się z obwodem pierwszego etapu budowy. Do twierdzy prowadziło kilka wjazdów. Pierwszy z nich, od Półtuska, był mniej więcej w okolicach dzisiejszego ronda na skrzyżowaniu Zdrojowej i Wolskiego. Po utworzeniu drugiego obwodu twierdzy wjazd został przesunięty do rawelinu przy stadionie. Drugi wjazd od strony północnej znajdował się na ulicy Radmańskiej. Ostatni wjazd do twierdzy, droga w kierunku Zegrza, był przed skrzyżowaniem Warszawskiej i Zakroczyńskiej. Po upadku powstania listopadowego Serocka twierdza straciła znaczenie militarne, a ślady jej użytkowania zostały zatarte. Dziś, jak się Państwo przekonali, zostały tylko niewielkie fragmenty. Mimo to warto wybrać się na wycieczkę śladami Serockiej twierdzy.